Wszystkim. Z tej strony Kate i dziś będzie się działo zdecydowanie więcej niż ostatnio. Z tego względu, że po pierwsze będziemy mieć dzisiaj pierwszy w tej rozgrywce dzień wiosny, po drugie, urodziny będzie mieć Yukio, a na następny dzień urodziny będzie mieć Amberka. Więc, no, mm, zobaczymy, czy wydarzą się jakieś dramaty rodzinne w związku z tym. Właśnie, mamy dzień wiosny. I w związku z dniem wiosny na pewno będziemy mieć tego kwiatowego króliczka. Ja w ogóle nie wiem, jak to działa, bo ja nigdy jakby nie robiłam tego typu świąt w Simsach, więc zobaczymy. Ale będziemy też szukać pisanek. I pytanie, czy um, Aniczka może szukać pisanek? Lubi to, więc chyba może. Klikaj na obiekty w sieci, wybierając szukaj pisanek, ale super. Dobra, to myślę, że najpierw moglibyśmy skorzystać z kibelka. Chociaż jest on już brudny i śmierdzący. No chyba, że wytrzymasz i najpierw ktoś posprząta. O! Ty możesz posprzątać! Zdecydowanie, jak już tu jesteś. Jak już się i zainteresować swoim dzieckiem, to wyczyść. Bo dzień wiosny to sprzątanie. No tak, ja, ja to tak ustawiłam, że wiecie, yy, na wiosnę się sprząta moje okna, więc super. <grytanie> nie wiem, czy to ogrodnictwo coś ogarniemy, bo my już w tym momencie nie bardzo mamy gdzie. Przypominam, że już nie mamy szklarni na dachu, więc. Yy, hmm, no zobaczymy. Najwyżej to jest ta rzecz, której nie zrobimy. Ja chyba to tworzyłam jeszcze z myślą o Izabeli. Bo ona jeszcze wtedy żyła, chyba jak ja robiłam i dodawałam to święto do kalendarza. Nie przeliczyłam, że ona już wtedy będzie dawno martwa. Oj! Chyba! Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale tak mi się coś wydaje, że mogło tak być. Brawo! Skorzystałaś z kibelka i dałaś radę. To czy ty teraz byłabyś w stanie wysilić się na tyle, żeby wyjść do ogródka? Um, chyba nie, więc myślę, że możemy Cię przynajmniej przebrać i mama Cię tam zaniesie. Tylko problem polega na tym, że ja w ogóle nie widzę nigdzie opcji, żeby szukać tych pisanek. Bo to jest klikaj na obiekty w świecie, wybierając szukaj pisanek. Tylko, że mm, nie... O, dobra, czyli chodzi o drzewa, okej. Okay. Wiele ich tu nie mamy. Okej, okay, chodzi po prostu o drzewa i krzaki. Dobrze. O! Okej, okay, ona może przejść przez ten staw? A to mnie zaskoczyła. Nie wiedziałam, że to jest wykonalne. A to już jest głodna i zmęczona, nie? No ale nie chcę, chociaż trochę tych pisanych poszuka. Jej, to są kole. Boże, obiekty do kolekcji. Hurra! A to ma dobrą reputację? Bo co? Bo z mężem ma dobrą relację, bo śniadanko im zrobiła, dobre, tak? Super, super, no? Fajnie, fajnie. A w domu też można! W kwiatkach szukać! Okej. Okay. Czyli dorośli też to mogą robić, ale słodkie. Ale super. <grym> no dobra. ja ty nie wiedziałam, myślałam, że to trzeba na zewnątrz, ale to dlatego, że opis sugeruje, że to ma być w ogródku. <grym> Okej, okay. ale fajne, dobra. No to w takim razie wszyscy będą szukać pisanek. Krytykuj pracę. O mój Boże. Króliczek idzie. O Boże. O Boże. A co z nim można robić? Przyjazne interakcje z króliczkiem. Jej, króliczek. Ojej! jej, cokolwiek. Aż się woda rozlała. trzy. Nie wiem, czy coś się zepsuło, czy on rozlał, ale. Y -y Hehe. -y, Hurra! W sensie co? Nauczyła się obchodzić po schodach? <hostel> Widzieliście to? A się ucieszyły matki. No dobra, chyba tak, okej. Okay. Jeszcze musi się nauczyć tańczyć i poznać literki. Jeszcze trochę czasu mamy, więc nie ma źle. Najgorzej jest to, że ona jest zmęczona. Ja chciałam, żeby ona się pogadała z króliczkiem, i iż poszukała kwiatku. Znaczy Boże, jajek. Kopnij albo porozmawiaj z nieznajomym. Ja pierdzielę. <grymne> okej. Okay. Dobre maniery tutaj wskoczyły. Super. I króliczek jest z makoszem. Dobrze. A zmywarka się zepsuła. W ogóle tego nie widać. <grymne> Stąd się ta woda robi, okej. Okay. Dobra, bo strasznie to jest słodkie w ogóle. Naprawdę muszę go zapraszać częściej, bo to jest przekiut. Że Amberka jeszcze będąc dzieckiem wieku szkolnym mogła y, ten się nacieszyć dnie, dniem wie, wiosny. byś sobie jeszcze mogła z nim pogadać. O Jezu, a się zebrali nagle. Dobra, wpuścią do środka. Chłop nas tu sprawdza, ale my raczej zawsze grzeczni jesteśmy. Ja już nawet nie pamiętam jakie te plany tam są, nie? Ej, czyli szukać pisanek można dosłownie wszędzie. Fajnie wiedzieć. Po co ja tak strasznie chciałam iść do ogrodu? Jezu! Ale flirciana, co tu się dzieje? <ıstek> <martyr> Okej. Okay, dobrze. Da 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 äh. Pokaż mu zdjęcia, czy coś. Zaproponuj masaż stóp, jakby. Ja. A tak, 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 się, tak ma się razem spędzać czas. Tak? Okej. Okay. W ogóle nie wydaje z siebie żadnych dźwięków. Jezu, jeden ten króliczek jest strasznie słodki. Uwielbiam go. No, no. O, o. O, o. Ale to czekaj, ona jest... Co mi odbiło? Wierny sim lub simka zdradza swoją drugą połówkę. Oj, tam zdradza. Dałaś tylko róże temu króliczkowi, ale no. Yy, przyznaję. Yy, dziwny pomysł. Bardzo dziwny pomysł. Romantyczne zainteresowanie. Co? Co? Ona ma tak mało znajomych, nie? Co? <grym> o mój Boże. Yy, no, co mogę powiedzieć? Yy, no, dziwnie, no. No, halo! Ja pierdziel. Co mi odbiło? Jak mogę zdradzać moją partnerkę? Ale zrobię mu jeszcze masaż stóp. Da, fuck! Ja w ogóle nie. Kompletna kolekcja ozdobnych pisanek, to wspaniałe. E, pewien zajączek o puchatym ogonku przysyła nagrodę z gratulacjami. Ej! No spoko, rób co chcesz. Czy ja naprawdę zaczęłam kolekcję i skończyłam kolekcję w ten sam dzień? Okej, okay, to jest totalnie najprostsza kolekcja ever. Bez kitu! 12 pisanek, bo z jakiegoś powodu dwie są dodatkowe. Ale ja ja. <ścoughs> Co prawda, cała rodzina się zaangażowała w szukanie tych pisanek, ale i tak. Okej, okay. czyli mamy dodatkową kolekcję z głowy, super. Co nie zmienia faktu, że ja w tym pokoleniu i tak no, chciałabym skończyć karty i te kule. Eee, nie wiem, czy mi się to uda, bo fajnie by było jeszcze Jimem zrobić dodatkowo te kosmiczne skały, więc tak naprawdę, no super, chciałabym zrobić w tym pokoleniu cztery kolekcje, ale gdyby się którakolwiek z nich nie udała albo wszystkie naraz. To jedno już mam skończone w tym pokoleniu, więc odhaczone. A ja się nie spodziewałam, że to jest aż takie proste. Dobra, czy ktoś jeszcze w ogóle chce szukać jajek? No, ona jeszcze nie skończyła. Ale może jeszcze wstanie i poszuka. Nie wiem, zobaczymy. A tak to chyba już wszystkim się szukanie jajek zliczyło. Nie, mulan się nie zaliczyło. Możesz gdzieś jeszcze szukać tych pisanek tutaj? O, możesz. Lone. Jest jeszcze wściekła na siebie. Dobra, idź do tej sauny, chociaż. No fajnie było, jakby ci się zaliczyło z tym króliczkiem. Ehm, ten. No. Ehm, czy jesteś w stanie z nim rozmawiać o czymś normalnym? Plotkować na przykład? No, dobra. To teraz myślę, że możesz iść się odstresować do, do, do sauny. Ale ja. Wyznaj zauroczenie. Boże, dlaczego ten króliczek jest dla wszystkich taki hot? O co chodzi? <grystanie> dlaczego? <grystanie> Entuzjazmuj się kosmosem, lepiej. Uuu, a te dwie się w ogóle świecą. Ale bajer. Dobra, to może inaczej. To może to damy tu, a to damy tu. No tak na środek tej kolekcji. No i mamy całą kolekcję. Tak postanowiłam, że jak już mamy, to dam ją do pokoju, Amberki. Tak na urodzinki. Ma piękną kolekcję na ścianie. Super. Ojej. Nie, no super ten króliczek. Potrafi każdemu dać to, czego potrzebuje. Tutaj zabawy, tam romansu. Dobra. Jedyna, która powinna jeszcze być na nogach, to poszła spać. Chociaż nie, Ambra jeszcze poszła spać. Myślę, że przydałoby się zrobić tort urodzinowy. No chyba, że my mamy tort urodzinowy. Czy ją mogę sprawdzić? Mamy tortu rodzinowe, dobrze. Dobre wieści, nie trzeba robić. A jeszcze loteria dzisiaj była, super! Dobra. Eee, wypowiedź, życzenie. Bo ty masz ty dzisiaj tę urodziny? Tak, dobra. Chyba, zaczęłam wątpić. Jej! Stara baba w rodzinie! O mój Boże! Ale biedne dziecko, o mój Boże! Ja jej faktycznie w ogóle nie ruszałam aspiracji. Ona ma jutro urodzinę. A jak tam jej umiejki? No też tak sobie! Ja pierdziele. Nie, naprawdę, dawno nie miałam już tak mega niezadbanego nie dziecka. No ale cóż. Eee, więc, kurde, bo wam, ja nie wiem, sam we mnie dwa wilki. Ja nie, nie, nie będę już nic za bardzo więcej z tym robić, no bo to już na tym etapie nie ma sensu i tak nie zdążę. Trochę dziwnie, nie? Nie wiem, co z nią zrobić jako nastolatko. Ja bym chciała, żeby ona jednak mimo wszystko złapała trochę lepszy kontakt z Aniką. Żeby one faktycznie były przyjaciółkami. Zobaczymy, jak to się uda. Bo na razie ich relacja jest chyba taka se. No, taka, taka średnia bym powiedziała. Totalnie jej najlepszym przyjacielem jest Dino. Nawet, nawet bałwana już nie ma, bo się roztopił. Jezu, myślałam, że ona chce się napić drinka, a poszła go tylko posprzątać. O Boże. A czyli ta loteria jest dopiero dzisiaj? ja myślałam, że wczoraj było i, i dzień wiosny, i ten, i loteria. A nie, dzisiaj dopiero jest loteria. Okej. Okay. O Boże, wstała z samego rana o szóstej sama z siebie i poszła sprzątać. Ale ona jest schludna, to temu. Nie no, dobre dziecko. Tylko takie... Że nikogo nie obchodzi... Nie ma za bardzo talentów, co widać po jej umiejkach, nie? Ale mądra chociaż. Logika ma już na trzecim. Jim, a ty idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz na ósmą. Z... Dobra, W porę spytałam, kurczę, bo myślałam, że go wyślę w kosmos. No ale jak, jak idziesz do pracy, to idziesz do pracy i proszę tutaj nie bawić się w drinki. Do pracy idziesz, skup się. Ewentualnie możesz z nią pograć, to może logikę wbijesz. No, raczej nie, ale, ale warto spróbować. Wy nie za często do mnie przychodzicie. Czego chcesz? O, poprawa pra oceny. A ty wróciłeś ze szkoły już? E Hej, gratuluję. To co? Robimy cię w nagrodę urodziny? No, nie ma sensu, tak myślę, żeby jeszcze tutaj e możemy sprzedać jej projekt, e żeby tutaj nią jeszcze. Robić cokolwiek, starać się o jakieś lepsze umiejki, no bo jakby. no niewiele już z tym możemy zrobić, nie? Więc. okej. Okay. Zabawne, że ona miała aspirację motoryczną i motorycznie rozwinęła najmniej. Chopek! Odblokowane przez skompletowanie kolekcji spisanek. O my, gie, Mamy hopka! Rany. Co powiesz na hopka u siebie? Myślę, że koszt z zabawkami już jej się nie przyda. Możemy go oddać. Nie młodszej siostrze, ale no tutaj prawie. Czyli będą sobie tędy przejść, mam nadzieję. No bo on już tego nie będzie używać tak czy siak. A jako ozdoba w jej pokoju, myślę, że chłopak będzie dobry. No, to jak przystało na amberkę, myślę, że w zupełnej samotności zrobimy sobie imprezkę i wypowiemy życzenie. To i wszyscy w pracy. Matka to w ogóle mają gdzieś. Hura! O, rodziny! Wszystkiego najlepszego dla mnie. Nie matka nie w pomieszczeniu, bo gada sama do siebie, nie? Jej. Zyskała cechę bonusową? Okej. Okay. Ciekawe jaką, co jest? Nie lubi dzieci. Może nie, niekoniecznie. Dzieci oceanu. Okej, okay. tak naprawdę to ona jest Syreną. Infantylna. Hmm. No nie wiem. Co by mi do niej pasowało? O ćwiczenie czyni Mistrza! To jest ta cecha, taka, którą można było dostać z tego kalendarza. To jest strasznie głupie moim zdaniem. Co by mi do niej pasowało? To w sumie nie byłoby takie głupie w jej przypadku. Ale. To, o czym ktoś mówił, i to by mi też pasowało, że mogłaby się z niej zrobić straszna materialistka, w momencie kiedy ona dosłownie od maleńkości jest wychowywana, że relacje międzyludzkie się nie liczą, w ogóle jakieś martwienie się o innych się nie liczy, bo nikt się nią nigdy nie interesował. I tak naprawdę to, co zawsze miała, to były pieniądze, bo jakby tego jej nigdy nie brakowało, nie? Więc myślę, że to by mogło pójść w tę stronę u niej. Ale jaką mogłaby mieć tą, to nie wiem. Nie chciała zostać Wilkołakiem. Hehe. He. Śmieszne. Czy znaczy, myślę, że pod tym względem mogłoby być ślady matki. Z fortuną, faktycznie. Bo jej matka miała panią na włościach? Ona mogłaby być bajecznie bogata? Oj. Bo jej... Ona miała panią na włościach, tak, no, bo tam były te kolumny głupie. Niech będzie! Bajecznie bogata. Etap osiągnięty. No dobra. Dobra, teraz ona sama musi zarobić. Ale ją śmiesznie ubrało. Fryzurę, akurat ma bardzo fajną. Ee, chociaż nie wiem, czy później nie, nie warto by było zostawić te włosy dla różpunki. ale hmm. wiecie co, teraz bym już nie chciała za bardzo tracić na to czasu, żeby wybrać ją do kasa bo powoli chciałabym kończyć ten odcinek więc myślę, że ja ją sobie ogarnę na spokojnie między odcinkami, no ale to jest nasza Amberka taki totalny przedsmak roszpunki, jezu jaką ona by była idealną roszpuneczką um, myślę, że od tego momentu Totalnie od tego etapu nastolatki chciałabym poświęcić jej trochę więcej uwagi, co nie znaczy, że więcej uwagi będzie jej poświęcać jej rodzina, ale o ile myślę, że rodzice dalej będą ją mieć gdzieś i ciotki dalej ją będą mieć gdzieś, tak, chciałabym bardziej rozwijać relacje między nią a Aniczką. Co prawda, no teraz to jest mało możliwe, no bo Anika jest jeszcze cudlerkiem, ale jak Anika wejdzie w ten etap y, dziecka w wieku szkolnym, to chciałabym, żeby faktycznie to była tej taka, ta, takie światełko w tunelu w tej rodzinie, że to będzie ta y, jedna osoba, która naprawdę się interesuje, która chce z nią utrzymywać kontakt i no, chciałabym jednak tutaj w Amre bardziej pójść, żeby ona stała się bardziej istotną postacią w tej rozgrywce. <laughs> Bo do tego momentu no, to nie miała się zbyt ciekawa dziewczyna, ale obiecuję, że teraz już to się zmieni. A teraz możemy schować ten tort, i myślę, że no, faktycznie będziemy kończyć ten odcinek. Ale ma chłopka fajnego. A czy dostaniemy może tą tabliczkę na ścianę? Ej, właśnie, bo ona odbierała jakąś pocztę. Czy nie dotarła tam? Czy to były tylko rachunki? Była jakaś poczta do odbioru. A może to po prostu był chopek faktycznie? Ej, szkoda, ja bym wcielała tabliczkę na ścianę. No ale niech będzie, jeśli to ma być nagroda za, za skończenie kolekcji, to może być. Nikogo nie lubię, tak jak ciebie! O mój Boże, tak, myślę, że zdecydowanie, w ich, w ich przypadku się zgadza. A kontrolowanie emocji, okej. Okay. Uwielbiam cię, ojeju! O dobra, to jest totalnie przedsmak tego, co już przed nami, już za rogiem, ale powiem Wam, że skończenie tej kolekcji strasznie mnie zainspirowało i strasznie chciałabym pocisnąć tą serię i faktycznie robić więcej, więcej, więcej już robić tą dorosłą Tianę, która może będzie zbierać te. wiecie co mu chciała, wiecie co mu chciała, tylko nie wiem jak to się robi ale te zdjęcia potraw molekularnych totalnie bym chciała, tylko w tym celu chyba trzeba chodzić do restauracji. Ale chodzić do restauracji to możemy, może będzie to mniej uciążliwe niż prowadzenie swojej restauracji. To bym chciała robić Tiano, totalnie już bym chciała mieć roszpunkę, polecieć nią na batu i w ogóle o Boże, więc totalnie trzeba tą serię przyspieszyć. Może wrócę po prostu do nagrywania między odcinkami, bo ja dawno tego nie robiłam, a w sumie taki był plan, żebym po prostu takie nudniejsze momenty rozgrywała między odcinkami, ostatnio tego nie robiłam i ostatni odcinek wyszedł, taki wyszedł, że był super nudny i nic się tam nie działo, nie? Więc totalnie muszę do tego wrócić, więc myślę, że teraz między odcinkami bym sobie może troszeczkę pocisnęła, porobiłabym tutaj umiejki naszej Aniczce, troszkę bym im bardziej relacji rozwinęła, na pewno muszę ją wziąć do kasa i po prostu w następnym odcinku już byśmy zrobili urodziny Aniszce, więc myślę, że spokojnie te dwa dni mogę przegrać po prostu prywatnie, nie? No zobaczymy, ale totalnie będą no, urodziny, będzie dzień jak z bajki i totalnie muszę to pocisnąć, żeby szybciej ta fabuła szła do przodu, bo po prostu... A! Guys, zachciało mi się, ale to chyba dobrze, co nie? Nie, yeah, jak słodko. Okej, okay, to tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek i faktycznie no, postaram się, żeby to następne były już takie pełne akcji, żeby tylko, tylko coraz bardziej rozwijać tą fabułę naszej Aniki, przyszłej Tiany razem z Ambrą i zobaczymy, jak się tutaj ta ich relacja rozwinie. Czy zostaną przyjaciółkami, kiedy ta relacja się psuje i zostaną wrogami, nie wiem, zobaczymy, ale, znaczy, wrogami, rywalkami, to jest troszkę co innego, prawda? No nic. Ale póki co bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do następnego. Pa-pa!